Mamy tutaj wykres pewnej funkcji dwóch zmiennych. Na czerwono mamy oś X, na zielono mamy oś Y, a na niebiesko mamy oś Z, czyli oś wartości funkcji. Nad każdym punktem o współrzędnych XY mamy jakąś wartość funkcji odłożoną na osi Z i tak powstaje tutaj właśnie taki trójwymiarowy obraz, taka trójwymiarowa powierzchnia. Możemy sobie ją obracać, zobaczyć jak wygląda. No i to jest wykres pewnej konkretnej funkcji o takim wzorze. To jest wykres funkcji F od XY równa się x kwadrat y, dodać sinus od y. No i teraz zastanowimy się w tym filmie, jaka jest interpretacja geometryczna pochodnych cząstkowych. Więc obliczmy sobie pochodną cząstkową, na przykład najpierw obliczymy pochodną tf po dx, pochodną cząstkową po x, w jakimś konkretnym wybranym punkcie. No i tym punktem będzie punkt o współrzędnych minus -1, 1,1. No najpierw obliczmy tę pochodną cząstkową. No, wiemy już z poprzednich filmów, że jak liczymy pochodną cząstkową po zmienne x, no to traktujemy wszystkie inne zmienne w tym wypadku y jako stałe. No to pochodna tego pierwszego składnika, x kwadrat razy y, no to pochodna x kwadrat to jest 2x, no razy y, czyli razy stała. Dodać pochodna sinusa y, no ale skoro to nie zależy od x, no bo y jest stałe, no to sinus y to też jest stałe, więc pochodna tej drugiej części to będzie 0. Czy znaczy to już jest koniec, tylko musimy jeszcze tutaj wstawić wartości x równe minus 1, y równe 1. No to wstawiamy i dostajemy, że to będzie 2 razy minus 1 razy 1, czyli ta pochodna cząstkowa w tym punkcie ma wartość minus 2. A teraz zastanówmy się, jaka jest interpretacja geometryczna tego. Weźmy ten punkt o współrzędnych minus 1, 1, gdzieś tutaj sobie na wykresie go zlokalizujemy, czyli to będzie... O, punkt taki. Tutaj x jest minus 1, y jest 1. No i jaka jest wartość funkcji w tym punkcie? Mamy ten punkt. No i teraz my liczymy pochodną cząstkową po x, czyli zakładamy, że y jest stałe. No to możemy tutaj sobie wziąć taką płaszczyznę, która przechodzi przez ten punkt, i to będzie płaszczyzna stałego y, czyli to jest taka płaszczyzna, która jest, odpowiada temu, że y jest stałe, czy nas prostopadła. Do osi Y i przechodzi przez ten punkt. No, i ta płaszczyzna przecina nam wykres tej funkcji wzdłuż jakiejś krzywej, którą tutaj krzywą też możemy sobie o zaznaczyć na czerwono. Przecina wzdłuż takiej krzywej. Oczywiście, ja mógłbym tutaj wziąć jakąś inną płaszczyznę. No, i możemy popatrzeć nawet, jak to się zmienia wtedy, kiedy tutaj mogę nawet to puścić, żeby o. Aby to samo nam tutaj płynęło, widzimy, że jak taka płaszczyzna stałego Y dla różnych Y, no to ona przecina wykres tej funkcji wzdłuż jakiejś, za każdym, wzdłuż jakiejś innej krzywej. Widzimy, jak te krzywe się zmieniają w zależności od tego, gdzie ta płaszczyzna się znajduje. No i nas tutaj interesuje oczywiście ta płaszczyzna w tym punkcie, kiedy y jest równe dokładnie. Jeden, więc wracamy do tego punktu, kiedy y jest równe 1. No i mamy takie przecięcie. Ja teraz tutaj, może o, odetnę część tego wykresu. Tutaj zostawiam tylko tę powierzchnię, która jest za tą płaszczyzną, żeby nam tutaj nie zasłaniało. No i widzimy, że przecięcie tej płaszczyzny z wykresem tej funkcji to jest taka krzywa tutaj zaznaczona na czerwono. No i mamy tutaj na tej krzywej nasz punkt a. No i teraz poprowadźmy sobie. Styczną do tej krzywej przechodzącą przez ten punkt a i leżącą w tej płaszczyźnie y równe 1. No i to jest taka styczna. No i teraz zauważmy, że jakbyśmy ograniczyli się do tej płaszczyzny, i teraz tutaj sobie wzięli i narysowali taki przyrost tutaj w kierunku właśnie w kierunku osi x i to by było nasze dx. No, i temu będzie odpowiadał jakiś tutaj przyrost wartości funkcji. Może wezmę niebieski kolor, tutaj w pionie. No, i o tym możemy pomyśleć, że to jest nasze df. No, i widzimy, że w granicy, jak będziemy dążyli z tymi przyrostami do zera, no to one oczywiście dążą do nachylenia stycznej do wykresu funkcji w tym punkcie, do pochodnej wykresu funkcji w tym punkcie. No, i tutaj, jak my się ograniczymy do takiej płaszczyzny, kiedy y jest stałe, no to to nam się robi taki problem właśnie jednowymiarowy. W tej płaszczyźnie mamy po prostu jakąś funkcję jednej zmiennej, funkcję zmiennej x. No i możemy, tak jakby zastosować rachunek różniczkowy dla jednej zmiennej, narysować sobie styczną, no i licząc granicę tego ilorazu tutaj różnicowego, dostaniemy nachylenie tej stycznej. No i widzę, że nachylenie tej stycznej właśnie jest dokładnie równe minus 2. Czyli tyle, ile wartość tej pochodnej cząstkowej w tym punkcie. No a teraz zastanowimy się, jak zinterpretować pochodną cząstkową po y. Bo najpierw tutaj przywrócę ten wykres do, do początkowych, do tego, jak wyglądał na początku. O, no to mamy teraz z powrotem naszą powierzchnię, zaznaczoną punktem a. No i teraz przytniemy ją powierzchnią stałego x. -a która przechodzi przez ten punkt A, czyli to jest taka powierzchnia, o, właśnie, tak jak teraz widać, powierzchnia stałego x. Możemy sobie narysować, właśnie jaki kształt ma to przecięcie. I teraz tutaj znowu usuniemy ten kawałek, ten kawałek wykresu, żeby tutaj nam nie zasłaniało, więc to jest taki kształt ma to przecięcie. No i tutaj znowu teraz możemy narysować w tej płaszczyźnie, tym razem stałego x. Wtedy, kiedy y się zmienia, możemy narysować styczną, która przychodzi przez ten punkt A, no i ta styczna będzie wyglądała mniej więcej tak. I możemy oczywiście obliczyć tę pochodną cząstkową, czyli obliczymy sobie tę pochodną, może tutaj to napiszę df po dy w tym punkcie minus 11. No to znowu różniczkuję, tak jakby teraz x było stałe. Czyli tutaj będziemy mieli x kwadrat razy pochodna y, czyli 1. No i dodać pochodna sinusa, czyli cosinus od y. No i to obliczamy wszystko dla x równego minus 1, y równego 1. Czyli wstawiam tutaj minus 1 do kwadratu. No, dodać cosinus jedynki. No nie wiem ile to jest cosinus jedynki, to jest na pewno jakaś niewymierna liczba, ale na pewno jest dodatnia, czyli to będzie... 1 plus cosinus 1, czyli to jest trochę coś większego niż 1. No to rzeczywiście widzimy, że nachylenie tej, tej prostej, którą tutaj mamy, to ono rzeczywiście jest trochę większe niż 1. Możemy sobie tutaj narysować taki malutki przyrościk, powiedzmy dy. Możemy to i sobie tak intuicyjnie wyobrażać. Tutaj mamy przyrost funkcji, któremu ofiada df. No i jak przejdziemy do granicy z ilorazem tych dwóch przyrostów, no to dostaniemy nachylenie tej, tej stycznej. No i widać, że rzeczywiście nachylenie jest trochę większe niż 1, bo to jest jeden plus kosinus jedynki. No więc to jest takie trochę intuicyjne wytłumaczenie, czym są pochodne cząstkowe. No i oczywiście tutaj bardzo istotne jest to, że jak liczymy pochodną cząstkową po jakiejś zmiennej, to robimy to przy ustalonych wszystkich innych zmiennych, czyli widzimy, że to ma znaczenie, co jest stałe, bo to nam tę płaszczyznę, w której my Tutaj sobie rysujemy te przekroje. Czyli najpierw ustalamy jakieś zmienne, to nam definiuje przekrój wykresu funkcji i na tym przekroju już liczymy właśnie taką pochodną jak dla funkcji jednej zmiennej, przy ustalonych tych wszystkich pozostałych zmiennych. Oczywiście, jak tych zmiennych mamy dużo więcej niż tylko dwie, no to to już trudno sobie tak zwizualizować na wykresach, dlatego że to są wielowymiarowe wtedy wykresy. Jak wartości funkcji też nie są liczbowe, tylko wartości funkcji są wektorowe, to to się robi wszystko jeszcze bardziej skomplikowane. Więc Pochodne cząstkowe to jest nie tylko w funkcjach skalarna od dwóch zmiennych, tylko możemy mieć pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych, n zmiennych, o wartościach również wektorowych i to wtedy się wszystko robi trochę bardziej skomplikowane, ale w tym najprostszym przypadku no to można sobie taki obraz przedstawić właśnie, że tniemy wykres płaszczyzną i w tej płaszczyźnie tutaj różniczkujemy sobie tak, jakby to była funkcja jednej zmiennej.